Witajcie, wracamy do Was na kolejnym meczu. Dołączymy do meczu SLK i Łysy. Tym razem ze mną na komentatorce Michał Smurf. Witam serdecznie. To możecie go zobaczyć na żywo. Prosto z Warszawy. Jedziemy z tematem, już panowie zaraz będą startować. Pokémon Elf na Amazonii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Według mnie to mapa typowo pod keepera. Jedna z najlepszych map w poolu pod keepera, ale SLH raczej jest uparty w tym swoim DH, więc będziemy na pewno widzieć DH. Ze strony Łysego standardowe otwarcie. Możliwe, że zobaczymy jakiś tier 2 push z nagą. Pierwsza gra mniej więcej tak to wyglądało. Troszeczkę Łysy popełnił błąd w midgame'ie i przez to SLH zyskał za dużą przewagę, potem było T3 kontra T2 i już nie dał rady tego wyciągnąć, więc myślę, że to tak będzie wyglądać na tej mapie. Ja już sobie zaktualizuję tylko tutaj Łysy. Muszę chłopakom powiedzieć, żeby nam tu aktualizowali te... Dobra, poszło. No i zobaczymy, co to będzie grał Łysy. Łysy ostatnio prezentował bardzo wysoką formę i... Ciekawe. Ale SLH jest jednym z najlepszych graczy w tym momencie w Polsce, więc... Zwłaszcza na Humana bardzo dobrze gra SLH. Z tego, co oglądałem gry, to również Toda potrafi urwać, więc... na pewno ma pojęcie i na pewno umie kontrować te dwa pusze. Tak, jest arcymag, jest standardowe otwarcie. No tutaj zebrało nam się sporo ludzi w mecie. Także jest ok, jest bardzo fajnie. A Michał, jak tobie, jak się podoba? No ja z Ankesem niestety odpadliśmy najszybciej. 7-8 miejsce ja oraz Ankers. No mogłem zagrać trochę lepiej, ale Łysy zagrał do mnie lepiej na tym turnieju, więc gratulacje dla niego i no, miła atmosfera, wszyscy tutaj pozytywnie nastawieni. Myślę, że wszystko jest w najlepszym okay. porządku. Technicznie na pewno dopracujemy najlepszy następny sezon. Miejscówka jest bardzo fajna, tylko musimy się dogadać, że workout był zainstalowany wcześniej, bo generalnie przyjechaliśmy o 14.30 i no nie mieliśmy w ogóle zainstalowanego workouta, także musieliśmy tutaj sporo popracować. Ale jest ok, teraz to jakoś leci, mamy godzinę 20.27, no i tu już zbliżamy się do końcówki drabinki Winner Bracket. No chyba, że gracze tutaj zaprezentują nam jakieś dłuższe gry. Był tutaj leciutki problem dzisiaj z gammą i dźwiękiem, ale wszystko w najlepszym porządku. No ewentualnie ta gamma mogłaby być jeszcze do poprawy, bo te kolory były troszeczkę dziwne. Ale to tak jak mówię, to jest tak jakby szczegół niezbyt wpływający na rozgrywkę, jedynie oczy bardziej trochę bolały, ale to bez problemu. Tutaj mamy standardowy klip po stronie z Łysego. I te same standardowy na również. Szpony ataku plus 6. Zobaczymy, jaki drugi item. Jeżeli wypadną pantofle, to będzie to najlepszy możliwy drop. Jednak płaszcz cieni, również nie taki zły. Można niekiedy wpiec do bazy Humana i po prostu sobie stanąć. Albo przyblokować mu. Bardzo fajne akcje są na przykład, jak Ene blokuje Humanowi bazę, jeśli w środku jest arcymag i na przykład w hood menu. Wojska i wtedy nie może wyjść. Łysy klipuje tutaj do levelu numer 3, raczej będzie bez fazek, chociaż no tych chłopków trochę ma, ale raczej nie stawiałbym na fazę expa. Chociaż tutaj widzimy, że milicję, więc najprawdopodobniej będziemy mieli jednak fazę expa, chociaż wycofał ją w ostatnim momencie. Czyżby nas słuchał? Może tutaj, ale znowu bierze milicję, popatrz. Tutaj zobaczył, że SLH już podbiegł pod jego pozycję, także zastanawia się, jaką decyzję podjąć, czy zaryzykować. Milicja biegnie, ale ten Demon Hunter będzie przeszkadzał. Ale myślę, że tutaj przy takiej ilości footów nie powinno być problemu. To jest 5 footmenu. Archmage również ma dobry item, Claps of Attack. Ten DH nie jest aż taki chłopaty jeszcze na drugim levelu, więc można go spokojnie obijać. Myślę, że tutaj bez problemu Łysy postawi to expo. SLH będzie tutaj targetować. Targetuje na razie arcymaga i to dość dobrze, bo wychodzi arcymag jest na slowu. Zobaczymy, czy tutaj zabrał tylko jeden. O, to jest surround. Teraz czy SLH dobije, a jednak ten płaszcz cieni. Proszę bardzo, płaszcz cieni uratował go. To będzie miał itemy. Łysy. Zabrał itemy. Będzie rzymany. Jest bardzo blisko levelu numer 3 i ten też level tutaj się nam pojawił.
To jest naprawdę znakomity start dla Łysego. Oj, tutaj był kolejny surround, ale DH ucieka. Nie zauważył. Wysłał Mnisy z powrotem i nie zauważył, że przez chwilę Demon Hunter był surround. No tutaj, to bardzo dobry start. Tutaj mógł zostawić tego surrounda na Demon Hunterze, bo wystarczyło podesłać milicjanta do laboratorium, no i go odkryć. Ale to akcja była na tyle szybka, że tutaj chłopaki dosłownie w milisekundach musieli się zastanowić. Ten DH również był surroundowany, jak milicja wracała, ale po prostu Łysy nie zauważył i wyminął tego surrounda. Teraz sklep. SLH bardzo dobrze tutaj rozstawia swoje ogniki, żeby mieć wizję na mapie. Praktycznie w każdej grze robi to prawie że perfekcyjnie. No i jedyne, do czego można się przyczepić, to Łysy jeszcze nie postawił tartaku, więc nadal nie będzie żadnego towera w bazie. Tak, nie będzie możliwości obrony, a w międzyczasie SLH będzie, żeby mieć pewnie drugiego bohatera. No i ciekawe, czy się zdecyduje na Pandę, czy Nagę, czy może Alchemika, ale raczej wydawałoby mi się, że może tutaj zrobić Pandę. Jednak Naga. Naga. I fokusowany ten Arcmage, bardzo low HP, pamiętajmy, że Łysy nadal nie ma shopa, dopiero jest w budowie, więc ten Arcmage przez jeszcze przez najbliższe 45 sekund nie będzie miał możliwości zregenerowania. No i też nie ma sklepu. Nie ma też no to sklepu. Właśnie mówię, teraz dopiero jest stawiany. Przez najbliższe 45 sekund Łysy nie będzie miał możliwości wyleczenia go, ale dalej jest fokusowany. Oj, tu zmuszony do TP. No i po bardzo dobrym starcie teraz wychodzi najtrudniejsze, co musi Łysy zrobić, czyli obronić to, co nadchodzi, czyli po prostu te trzy push, lub ewentualnie te dwa push z Driadka. Nie pushuje, wraca się, będzie tutaj creepować pomarańczową kropkę też pod expa. Ciekawe, czy zrobi tego expa, czy raczej pójdzie już pushować Łysego finalnie. No Łysy nie ma możliwości tutaj obrony pod tym expem. Myślę, tutaj SLH się troszeczkę jeszcze boi żywiołaków, ponieważ nie ma jeszcze Driad, nie ma Dispela, a żywiołaki na level drugim no potrafią robić robotę, więc myślę, że tutaj głównie o to się rozchodzi, że SLH nie zdecydował się pushować. Stura niezniszczalności na Demon Hunterze, no ten Demon Hunter jest coraz bardziej przypakowany. I tutaj będzie stawiać expa, no sprawda Wiz złapany, ale zaraz pewnie się postawi. Leci czy nie Księga leci? Zdrowia dało dodatkowe 5. Tak, leci dokładnie, tak. Wiz ma bardzo dobre itemy w tej grze. Mają podobne, praktycznie identyczne. Dokładnie, oboje mają dobre. No, ale Łysy nie ma TP, a Demon Hunter jest szybki. Tutaj Łysy również ma buty, więc nie będzie możliwości złapania tego Arcmage'a, chyba że tutaj owca blokuje, o nie. To była żaba. To była żaba. O, tutaj Łysy już wyskautował też expa SLH. Ale mamy w końcu towery oraz budowany tartak przed wejściem. Bardzo mądry ruch ze strony Łysego, blokuje dojście do expa. Nie będzie możliwości tak łatwego spuszowania jak zazwyczaj. 40 fuda. No tu Demon Hunter już podszedł pod expa. Atakuje tutaj. Ale te towery już są w połowie. W międzyczasie Naga idzie creepować. No i nie ma jak wejść. Troszkę się tutaj blokuje Demon Hunter. Musi dość sprytnie zaczął tutaj się rozbudowywać. No i biegnie Demon Hunter do bazy głównej. I tutaj widzimy, że Łysy zakupił sterowiec, więc troszkę będzie chciał zaskoczyć SLH. Na pewno wjazd na bazę SLH, próba zabicia ogników lub... No, o ile nie wpadnie na SLH, który biegnie tutaj właśnie w tym momencie... Zauważ. Wojska gracza zostały zaatakowane. Jednak tutaj Łysy nie zdecydował się na... Jednak tutaj trochę okrężną drogą, ale to expo już będzie wybudowane w międzyczasie, więc nie zdąży go w żaden sposób skancelować. Ewentualnie tutaj, tak jak mówię, Łysy może próbować tutaj oplątaną kopalnię zniszczyć, żeby jakby wydłużyć ten czas, w którym SLH mógłby wydobywać golda, tak? Daje to dużą przewagę Humanowi, zwłaszcza jeżeli przygotowuje się do bardzo dużego pusha na T2 z 70 supply'a. Bardzo to pomaga. Zaraz SLH zobaczy ten sterowiec. Prawdopodobnie. SLH zauważył, bo tutaj wysłał od razu Demon Huntera oraz wszystkie jednostki, czyli na pewno to zauważył. Ale tutaj ta kompania na pewno będzie skancelowana, nie ma tutaj innej możliwości. Teraz tylko pytanie, czy będzie zmuszony SLH do TP? Wydaje mi się, że nie. No,
jest troszkę niebezpieczeństwie, będzie ryzykować w tym serowce. Ale tutaj tylko strata dwóch footmenów, nie jest to koniec świata. Myślę, że jest to warte zaprzestania wydobywania golda, bo jak pamiętajmy, główny timing łysego opiera się na 70 supply'a. Chcę po prostu... Dokładnie. Chcę po prostu zalać SLH jednostkami na T3. T3 morty plus rifle plus priesty. Wszystko to ma ogromną siłę rażenia. Jeżeli SLH nie będzie w możliwości wydobywania golda, nie będzie w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości misji, nie będzie w stanie tego obronić, tak? No SLH też tutaj ma późne T3. Więc na razie ma Adriady Archerki, natomiast do misji jeszcze troszkę musimy poczekać. Ekonomicznie nie ma na nie golda. No i teraz do SLH również hipo zrobiony na Zeppelina, żeby zaprzestać łysego, który cały czas tam Zeppelinem podbiega pod te expo. Oraz bardzo mi się podoba to, co robi teraz SLH, czyli creepuje stronę mapy łysego, tak? Czyli jeżeli MK łysego wyjdzie, to nie będzie zbyt dużo już creepów na mapie, aby je zakrypować. Ale tutaj widzimy, że jednak łysek decyduje się na push tego expa. Ale nie da chyba tutaj rady. Tak, gdzie jest hipo? Nie ma tutaj szans. Ale teraz pytanie, czy ten hipo gdzieś tu jest w pobliżu, żeby zabić tego Zeppelina? Nie widzę, bo to wszystko na fioletowo, dosłownie ciemno, jak nie powiem gdzie. Oj, i teraz biegnie hipo. Czy będzie... Chyba będzie zmuszony do TP, czy zdąży? O, jest hipogryf. Leci za... Jest, leci za Zeppelinem i teraz pytanie, czy... Arcymak miał TP? Arcymak... Tak, tak, Arcymak ma TP. Jeszcze, chyba kupił. Oj, tutaj obijany teraz. Tylko nie nad skały, bo już będzie po tobie. Oj, oj. Nie tam. O nie, o. Oj, dobra decyzja, że poczekał do końca z wyrzuceniem reszty jednostek ze sterowca. Wojska gra. W ostatnim momencie, dosłownie. I Demon Hunter level 4 i kule jadą już jest plus 13 do damage'a. I co tam mamy łysego? Kanonierzy z karłaczami, no ciekawe, ciekawe. Łysy tutaj liczy na te trzy morty plus plisty z buffem plus rifle. No i pewnie to będzie jego timing. Wątpię, żeby tutaj się decydował na... A nie, jednak się decyduje na Knighty, na Nidelfa. Tak. Widzimy Knighty na Nidelfa. No, ciekawe. I tutaj jeszcze upgrade do kapłanów. Ale po co mu dispel na kapłanach, jak nie ma Kotga? No chyba to jest jedynie spelować Rick, bo nie ma zamiaru robić SB-ków, tak? To jest chyba jedyne wytłumaczenie, to jest dispeler Regu oraz dispeler Rick. Uratowany staffem. Oraz pamiętajmy, że ten buff do priestów jest potrzebny, tak? Na te trzy. Jeżeli gramy Knighty, to jeżeli chcemy dorównać siłę rażenia misiów, to trzeba jednak zrobić ten buff na te trzy. Zobaczmy, czy zdąży zrobić to Inner Fire. Tutaj chłopaki piszą na czacie, że Inner Fire do kapłanów. Dokładnie, Inner Fire do kapłanów to jest jedyna możliwość, kiedy Knighty mogą walczyć jeden na jeden z misiami, tak? Chociaż według mnie, i tak myślę, że tutaj lepszą decyzją byłoby jednak zagranie tych rifli, bo pamiętajmy, że SLH nie ma pandy. Te rifle nie są tak narażone na wysokolevelowe herosy, tak zazwyczaj, kiedy jest panda. No i może pukować. Hit and run. Dokładnie. Pamiętajmy, że Naga może atakować Void Lightningiem jedynie 3 jednostki naraz. Ty tutaj dokonuje rzezi swoich chłopów, żeby wejść poniżej 50. 49. No, wydaje mi się, że ten na razie nie ma dużo jednostek. No, musiałby jeszcze pograć trochę na czasie. Widzimy, że SH w międzyczasie creepuje. Ale ten Demon Hunter na 5 level nie będzie wyglądać zbyt ciekawie. To jest niestety problem z T3, tak? Jeżeli gramy T2, mamy bardzo dużo resursów i widzimy, że SLH gra pandę trzecią. Więc automatyczna tutaj odpowiedź SLH. Wie, że przygotowuje się na długą walkę, na długą grę. Będzie to expo kontra expo i może sobie pozwolić na trzeciego herosa, który będzie również się skalował. Tak, idealny item dla Nagi. No tak. No ja bym, jak wiadomo, panda na trzecim levelu, im więcej many, tym lepiej. Tak wydaje mi się, że jest nawet lepsza w tym aspekcie od Naki. Jest i Inner Fire wspomniane przez was, także tutaj mieliście rację zupełną. Inner Fire, Knighty, Mortary i MK jako trzeci bohater już też wchodzi. Jeżeli mam być szczery, to nie wiem, czy ten Knighty to jest najlepszy pomysł na elfa, bo pamiętajmy, że Mortary oraz Rifle mają te same upgrade'y. A Knighty wymagają osobnego upgrade'a, czyli nie będzie tej siły rażenia mortów oraz... Ale bardzo dobry item. Vampiric Aura, jeżeli gramy Knighty, Dream Item. Warty tego TP. No i musi uciekać, musi się teleportować, ale najpierw uratować tego Knighta.
Dokładnie, tutaj powinni już tepować, tepuje. Wszystko jest w porządku. SNH 74 futa, 67 łysego, także łysy jeszcze troszkę musi poczekać na walkę. Tylko problem polega na tym, że łysy nie ma armii oraz jego levele w porównaniu do SLH są nikłe. SLH, przypominamy tutaj, DH już na czwartym poziomie, Naga na trzecim poziomie oraz creepuje teraz Red Spota. Wow, no i po tym Red Spocie już będzie... Bardzo blisko levela piątego. Piąty level na Demon Hunterze, trzeci level Pandy, jeśli by cofnął troszkę tą Naga, ale no, Naga teraz chwyciła czwarty level. To jest niestety problem, jeżeli gramy D3 humanem na elfa, oddajemy mu całą inicjatywę praktycznie przez całą długość gry. SLH miał tyle czasu, że zdążył skripować trzy czwarte mapy i ma dużo wyższe levele na herosach. I będzie teraz bardzo ciężko łysemu wygrać te walki na wysoko levelowe u elfa. Dokładnie tak, plus 24 damage'a po ryku u Demon Huntera. Teraz łysy musi robić dwa osobne upgrade'y. Zobaczmy, że Morty mają upgrade 1.0, Knighty mają upgrade 2.0. Wymagają one zupełnie osobnych upgrade'ów, więc wydaje na to również pieniądze. Wydaje mi się, że tutaj dużo lepszym jednak pomysłem byłoby granie T2 z po prostu masą jednostek. Szybkie pompowanie do 70 fuda oraz puszowanie bazy elfa. Wydaje mi się, że to byłoby dużo bardziej optymalne niż to, co teraz widzimy. Bo łysy oddaje całą inicjatywę, całą... Wszystko, co się dzieje na mapie, jest zabierane przez SLH. To jest problem. O, i tutaj już niedługo będziemy mieć walkę. Szkoda, że gracze nie zrobili 100 na 100, byłoby ciekawiej. Mielibyśmy fair play. Zobaczymy tutaj SLH z 5 misiami, łysy z 7 knightami, a również zabiera Shreddera, ale te knighty bardzo szybko giną. Jejku, one po prostu wysadzane są w moment, sekundę. Do tego jeszcze Ferris uszkodziły trochę pisy. Ale tutaj driadki również obijane z tyłu tymi mortami, one bardzo szybko padają. Cała linia tylna SLH jest praktycznie zniszczona, ale bardzo ładnie mikruje misiami do tyłu i używa Rejuvenation. Demon Hunter jest lekko pokusowany. Pamiętajmy, że nie mamy Spellbreakerów, więc nie ma możliwości zabierania. O, i mamy GG. GG i mamy 2-0 dla SLH. Zobaczymy SLH kontra Paladyn.